Dobry wieczór, to jest Chodzisz, jesteśmy po koncercie i teraz mam obok siebie świetną, wybitną śpiewaczkę oraz nauczycielkę wokału jazzowego, a również kompozytorką Ewelinę Reichel. Witam. Dobry wieczór. Chcę podziękować najpierw za ten świetny koncert, za te emocje, że przeżyli tutaj na koncercie. Jak się Dziękuję czujesz? Bardzo. Czuję się świetnie. Kilka słów o powstaniu tej programy, o tych uczuciach i wszystko, co ułożyłaś dzisiaj w te teksty. Ten program powstał już jakiś czas temu. To nie jest, znaczy część tekstów i piosenek to są nowsze kompozycje, ale część z nich została napisana nawet 10 lat temu. Czyli to są już takie kompozycje i pomysły, które gdzieś tam z przeszłości. Tak. Kiedy zaczęła pisać? To jest ciekawe, bo na przykład nie słyszałam twojej poezji. Chyba dzisiaj miałam taką świetną możliwość i otworzyła, że jesteś piosenkarką. Poezja. To znaczy ja, to jest wielkie słowo poezja, ja bym nie powiedziała, że te moje teksty to jest jakaś taka właśnie górnolotna rzecz. To jest taka potrzeba serca trochę. I myślę, że ja sama bym się nie odważyła tak uwierzyć w to, że takie moje piosenki to jest coś fajnego. Ale miałam obok siebie wspaniałego mojego przyjaciela Piotra Kałużnego, który on mnie zachęcił na początku do pisania. Po prostu powiedział: Ewelina, nie możesz śpiewać coverów, bo no, covery to nie jest coś, co cię sportretuje jako osobę, jako wykonawcę. I owszem, powiedział mi to jasno, można sobie tam kopiować utwory mistrzów przez jakiś czas, ale potem trzeba po prostu powiedzieć coś o sobie niejako. No i ja mam nadzieję, że ponieważ jestem dosyć samokrytyczna, mam nadzieję, że to, co tutaj mam śmiałość zaprezentować, to daje radę. To było naprawdę świetne, naprawdę poruszające, bo widziałam nawet kilka osób, które płakali. Również na kilka utworów, nawet ja w tym roku. To powiedz, kiedy napisała pierwszą poezję swoją? Ja pisałam w ogóle takie jakieś swoje myśli, spisywałam w formie takich, powiedzmy, krótkich zdań, krótkich sentencji, jakichś takich spostrzeżeń moich z życia. I te pierwsze teksty powstały właśnie tak, że Piotr zdecydował się dla mnie napisać muzykę, a ja te pierwsze teksty po prostu właśnie wyciągałam te swoje złote myśli i tak starałam się to w jedno tak zebrać. Dawałam siostrze do czytania, mówię: słuchaj, daję to radę, nie daję, w ogóle o co tu chodzi? Czy to w ogóle ma sens? Ale czwarty tekst przyszedł mi do głowy już z melodią. I to było coś niesamowitego, bo ja wtedy zrozumiałam i odkryłam, że ja mam jakiś taki potencjał, z którego sobie nie zdawałam wtedy sprawy, a mianowicie, że ja potrafię wymyślać melodie do tych tekstów, które mi przychodzą do głowy, bo potem one zaczęły przychodzić, tak by się otworzyła po prostu, jakby mi coś we mnie jakoś tak, nie chcę być może rozkwitło, czy pękło, tak się wysypało, jak z makówki. I zaczęłam pisać. Tak, i zaczęłam pisać i rzeczywiście potem te kolejne teksty przychodziły mi do głowy już razem z melodią. Czasami się zdarzało też, że właśnie na przykład jakaś ta melodia miała taki... Na przykład potrafiłam zaśpiewać zwrotkę, ale nie byłam pewna, jak zaśpiewać refren. No i pokazywałam Piotrowi ten swój pomysł, on to mi jakby dokańczał i wtedy utwór nasz był wspólny na przykład. Ugotowany. Tak. No właśnie chcemy jeszcze porozmawiać o zespole, bo Piotra Kałużnego również znamy, bo to jest też nasz wykładowca. Tak. A resztę zespołu chciałoby się zapoznać z nimi, z tymi ludźmi. Jak powstał twój zespół? Mój zespół powstał tak, że Piotr Kałużny, którego no niezwykle tutaj szanuję i jego wybory, jego tutaj sposób patrzenia, to jest mój wielki mistrz po prostu, mówiąc, mój wielki przyjaciel. I akurat pod względem muzycznym ja jemu pozostawiam takie kierownictwo, nie wtrącam się w jego wybory. No a wybrał świetnych muzyków, kto wiadomo, to jest? Pracował wiele lat z najlepszymi w tym kraju, więc wybrał Andrzeja Kubiaka, który no, został tutaj przez Piotra
poproszony, zaproszony do naszego zespołu, dlatego że to jest świetny bluesman. To jest człowiek, który gra całym sercem i całą duszą. On poza tym, że jest muzykiem, zajmuje się też jogą, prowadzi zajęcia z jogi. No i to, że on tak bardzo angażuje się emocjonalnie, to po prostu no, dla nas, dla Piotra stało się takie, no, takim kluczem, no i blues, prawda? Tu kluczem jest też blues. Piotr uwielbia bluesa, ja się nauczyłam kochać bluesa właśnie też z czasem zrozumiałam, na czym polega w ogóle trudność wokalna na przykład w tych utworach. Kiedyś zupełnie nie rozumiałam tego, jak miałam na przykład, nie wiem, powiedzmy 19-20 lat, to nie wiedziałam, co ludzie widzą w tym. No i... A inny muzyk? To chyba powiedziałaś o jedną osobę, a inny? Aha, no właśnie, drugi nasz muzyk, pracujemy w sumie w tym składzie, będzie już... Znaczy, poznaliśmy się wszyscy 2 lata temu, ale tak naprawdę gramy chyba rok. Tak powiedzmy, troszkę intensywniej, tych koncertów trochę było. Drugi nasz muzyk to jest świetny basista Bartek Kucz. I o Bartku. Bartek jest wykładowcą, nauczycielem basu, ale jest to muzyk, no, jak Piotr stwierdził, o światowym poziomie, wspaniale gra. Mógłby znaleźć się z każdym składem na świecie, w Europie. Ja tak jak powiedziałam tutaj na koncercie, to jest taki dla mnie muzyczny snajper. To jest człowiek niezwykle pracowity, konsekwentny, zorganizowany. No i gra naprawdę też z wielką emocją. Także ten wybór Piotra całkowicie się zgadzam. Chociaż muszę powiedzieć, że mamy tu bardzo różne charaktery w tym zespole. I to jest też dla mnie takie zadanie, takie... Połączyć? Tak, tak, bo tu są różne żywioły w tym zespole, mam wrażenie. Tak jak powiedziałam, my gramy stosunkowo krótko ze sobą, więc to na pewno jeszcze będzie jakoś pracował w czasie ten nasz sposób grania. Ja mam taką nadzieję, że szybko po prostu napiszę nowe piosenki, bo ten materiał, tak jak wspomniałam, to już jest taka trochę... No i to już nie jest sytuacja obecna dla mnie. Może to jest skręcony etap. Tak, to jest skończony tak? Pewien etap dla mnie i na przykład te utwory angielskie jakoś tak bardziej może czuję wewnętrznie i tak już są mi bliższe. A te pierwsze... Ale piszesz je po angielsku w ogóle. Tak, piszę je po angielsku. Piszę też po włosku. O, piszę też powiedz po włosku. O tym jeszcze, bo mówili, że grasz na gitarze. Tego nie znałam. To naprawdę znaczy, czy ja gram, to ja mając tak świetnych muzyków, to ja w ogóle się boję powiedzieć, że ja gram, prawda? Ja powiedzmy, jestem w stanie wziąć gitarę, czy usiąść sobie przy pianinie i właśnie te kilka akordów, jakieś tam melodie sobie zagrać i zapisać. A po włosku to znaczyć? A po włosku? To jest tak, że jeżeli przychodzi jakaś myśl, to u mnie przychodzi jakaś taka myśl, taki klucz do utworu, taki powiedzmy... No dobrze, ale trzeba znać język, żeby ten tak, klucz przyszedł. Tak, ale tak mówię, no klucz przychodzi albo po angielsku, albo po włosku, albo po polsku i tak po prostu jest. A skąd znasz włoski język? Ja studiowałam italianistykę, ponieważ tak się potoczyła moja edukacja. Znaczy, bardzo się cieszę, że skończyłam studia italianistyczne, bo ja jestem italianistką, uczyłam przez kilka lat też języka włoskiego. Ale no cóż, niestety tak się potoczyły moje losy, że ja nie przeszłam wszystkich szczebli takiej edukacji muzycznej, którą niektórzy mają szczęście po prostu przejść, kiedy rodzice jako małe dzieciaki zapiszą ich do szkoły muzycznej. U mnie to wyglądało dosyć dziwnie, bo ja zdawałam 3-krotnie do szkoły muzycznej, tak. I się nie dostałam, to znaczy za trzecim razem już się prawie, że dostałam, ale okazało się, że moja mama użyła takiej sztuczki, że po prostu wiedząc, że ja chcę na pianino, bo ja marzyłam o fortepianie, o pianinie, po prostu klawisze mi się śniły prawie. Zdawałam i okazało się, że no nasze małe miasto Rzeszów, w której była jedna szkoła muzyczna, w tamtym momencie no, było bardzo, bardzo dużo chętnych, chyba z 8 osób.
ponieważ ja nie chodziłam na żadne lekcje przygotowujące, więc mówiąc krótko, no nie miałam jakiegoś takiego obycia, co mnie może czekać, a wiem, że były osoby, które no po prostu wiedziały lepiej. Aczkolwiek gdzieś to moje śpiewanie dosyć wcześnie zostało zauważone i na przykład moja pani od muzyki, która kiedy byłam w pierwszej klasie podstawówki, stawiała mnie solo a cappella przed całą szkołą i miałam śpiewać Żegnaj nam szkoło kochana. Jest dzieciak w pierwszej klasie, którego pani od muzyki stawia samotnie na scenie. No, gdzieś musiało jej się jednak coś tam we mnie, no coś jej spodobać, bo ona mówiła, Ewelina, jak ty się nie dostałaś do szkoły muzycznej, no to kto się dostał i dlaczego? Tak mi mówiła. No ale no niestety, no drugi raz też mi się nie powiodło, a za trzeci moja mama, mówię, użyła tej takiej fortelu, że zapisała mnie na wiolonczelę. Pani zobaczyła moje ręce, mówi, a potem się przeniesiesz, jak już tam cię przyjmą na tą wiolonczelę, to już się, potem jakoś to będzie. Przeniesiemy cię, tylko że mi o tym jakoś powiedziała chyba za późno, bo pani, już ja się tej pani spodobała, mówię, o jakie śliczne rączki do wiolonczeli. No i wszystko świetnie, tylko że ja co, wiolonczela? I się po prostu popłakałam, więc no i wtedy już mnie trzeci raz nie przyjęli. Ale masz historię. Tak. Co dalej? Co tam dalej było? Co dalej? Potem było tak, że na przykład wyjeżdżałam na kolonie. To było śmieszne, bo no wiadomo, tam, to było dawno temu i dzieciaki spały w takich klasach, na przykład raz się zdarzyło po 10 osób. No i te 10 osób zasypialiśmy i każdy śpiewał do snu. No i dzieci, po prostu moje koleżanki, najbardziej lubiły, jak ja śpiewam i generalnie potem miałam takie zadanie, że śpiewałam dzieciakom do snu, wszystkim. Tej mojej kołysanki, sali całej na kolonii śpiewałam do snu, bo widocznie no, wytypowali mnie do tej roboty. Dobra, jak się do wokalu dostało, to... No tak, no to gdzieś ten wokal właśnie tam się w moich myślach przewijał i błąkał i mama mnie w końcu jak do tej szkoły muzycznej tam no się nie dostałam 3 razy, czułam się po prostu taka beznadziejna i w ogóle do niczego, no to zapisała mnie na gitarę. Ale ta gitara to zupełnie nie było to, o czym ja marzyłam, bo te klawisze cały czas, ale ponieważ my wtedy mieliśmy dosyć małe mieszkanie, no wstawienie pianina do tam to znaczy byłoby możliwe, ale pewnie by przeszkadzało. No i jakoś mama się nie podjęła tego, żeby mnie zapisać na te lekcje pianina. Więc no surogatem była gitara, no ja na tej gitarze grałam kilka lat, tam z nut, z akordów, no jakoś tam sobie radziłam. A potem też mama, wszystko zawdzięczam mojej mamie, zapisała mnie, znaczy tacie też oczywiście, potem zapisała mnie na śpiewanie do Estrady Rzeszowskiej. Wreszcie! No tak, chociaż na gitarze już mój pan mnie jakoś też nagrywał i mówi, dziewczyno, bo śpiewaj, w taki sposób, tak? Ja cię wyślę do mojej koleżanki do szkoły muzycznej na wokal klasyczny. I powiem tak, ja rzeczywiście poszłam do tej koleżanki, tego mojego nauczyciela i ta pani była mi bardzo życzliwa. No i chciała, żebym być może się dostała do tej szkoły, polubiła mnie bardzo, ale co się okazało, że ja na tamten moment miałam zbyt matową barwę głosu. Taki można być głos piaszczysty, ja chyba w ogóle mam taki typ głosu, że no nie mam takiej jakiejś bardzo mocnej, znaczy może i głos mam mocny, ale takiej barwy przenikliwej, prawda, takiej ja czasami no, patrzę z podziwem, jakie głosy mają niektóre osoby, ale ten mój jest taki, no właśnie, ja bym powiedziała piaskowy trochę w wybrzmieniu, taki troszkę matowy. Z tego powodu nie mogłam się dostać na wokal klasyczny, a też dlatego, że w tamtym momencie chorowałam na zatoki. Zresztą w ogóle to jest też jakaś przedziwna historia właśnie, bo mało brakowało, a z tego powodu też nie dostałabym się do szkoły piosenkarskiej. I to jest taka moja sugestia też dla osób, które śpiewają, żeby nigdy do końca nie wierzyć lekarzom. Przepraszam, że to mówię, mam ogromny szacunek do lekarzy, ale chcę powiedzieć, że naprawdę czasami można trafić do osoby, która właśnie no, nie potrafi nas wyleczyć, choćby z tego jakiegoś tutaj ciągłego zapalenia zatok. I z tego powodu na przykład taki foniatra mógłby nam wystawić taką
błędną diagnozę, że my nie możemy śpiewać. Okazuje się, że to wszystko można pokonać, że to można wyleczyć, że to na różne sposoby można właśnie pokonać te problemy właśnie, które no to jest jakaś przeszkoda, jeśli się chce śpiewać tutaj, prawda, na rezonansie i w ogóle technicznie poprawnie. No i różne można cuda usłyszeć też. Ja kiedyś prawie się załamałam, że na przykład pani, jedna z niewielu w moim mieście, tych foniatrów było bardzo niewielu, powiedziała mi na przykład, że mam niezbieżne struny głosowe. Ja byłam już strasznie załamana, mówię, jejku, to ja nie będę śpiewać. No i właśnie co się stało? Poszłam do innego foniatry, do innego lekarza i on mówi, co? Mówi, jakie niezbieżne struny w ogóle, o co chodzi? Prawda? Więc ja bym była taka ostrożna właśnie też, jeżeli ktoś na przykład marzy o śpiewaniu, ktoś chce bardzo śpiewać, to nie powinien absolutnie jakoś wierzyć w to, że się nie uda. O, że z takich przyczyn czasami, no bo powiedzielibyśmy, no anatomiczno chorobowych, że to ma mu stanąć na drodze. Mi to nie stanęło na drodze. Mnie nie było w stanie nic zniechęcić. O. No ale dużo przeżyć, ale to pokazuje, że jak jest coś, co możesz pokonać, to dalej masz to, o czym marzysz, tak? I to jest najważniejsze. Tak, z tym, że te marzenia też się w czasie bardzo zmieniają. To już to jest inna rzecz. To już jest inna rzecz, naprawdę. Ale powiem tak, przeciwna była ta moja droga do tego, choćby żeby tutaj być i żeby tutaj wystąpić, to powiem, to było dla mnie duże wyzwanie. Dzisiaj troszkę się niepokoiłam, bo to tak wspaniałe osoby występują i takie gwiazdy i miałam po prostu nadzieję, że dam radę. I mi się aż zapomniało. Co dalej? Mówiłam? Mówiłaś o śpiewaniu i o tym, żeby, jak marzysz o śpiewaniu, żeby śpiewać i tak, pokonać. Tak, mówię, ta droga była moja naprawdę trudna i przedziwna. Ja bardzo późno się dowiedziałam, dlaczego, ilekroć chciałam zrezygnować ze śpiewania, bo były takie momenty, kiedy ja mówię, wezmę się do takiej porządnej, że tak powiem, etatowej pracy i ja po prostu już tak zacznę stabilnie prowadzić swój życiorys. I zawsze pojawiało się coś takiego w moim życiu, że jak próbowałam zejść z tej drogi muzycznej, to coś mnie tak wracaj, że ja po prostu jednak mam coś robić z tym, bo powiem... Bo to jest twoje. Tak, bo to jest moje. Ja, tak jak powiedziałam, się bardzo zdziwiłam, że mogę pisać, że te melodie mi przychodzą, chociaż powiem wprost, ja tak powiem szczerze, ja pracuję nad wokalem, ja pracuję nad emisją, nad jakimiś tutaj swoimi interpretacjami, ale zdaję sobie sprawę, że są głosy znacznie lepsze od mojego. I znacznie gorzej od twojego? Tak, ale mam na myśli to, że trafiają się wspaniałe głosy, przepiękne barwy, przepiękne talenty. A ja ten swój talent dokładnie wiem, gdzie umieszczam, ale bardzo się cieszę, że poza tym, że właśnie mogę śpiewać, że mogę się tymi emocjami dzielić, to, że to są moje rzeczy, bo ja po prostu zrozumiałam, jakie to jest ważne, że to po prostu powstało ze mnie. Dziękuję bardzo za tą serdeczną rozmowę i dziękuję jeszcze raz również za ten wspaniały koncert. Dziękuję, Luba. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.